Jowisz, nazywany często gazowym olbrzymem, jest piątą planetą Układu Słonecznego. Jego średnica wynosi około 143 tysięcy km, co czyni go większym od Ziemi o przeszło 11 razy. Gdyby Jowisz był w środku pusty, w jego wnętrzu zmieściłoby się ponad 1000 planet wielkości naszej Ziemi. Jowisz jest tak ogromny, że jego masa jest około 2,5 razy większa niż masa całkowita wszystkich pozostałych planet Układu Słonecznego. Jest jedną z niewielu planet, które możemy zaobserwować gołym okiem. Ponieważ jest czwartym najjaśniejszym obiektem na niebie, znano go już w starożytności. Jowisz ustępuje swą jasnością jedynie Słońcu, Księżycowi oraz Wenus. To, co obserwujemy już w niewielkiej lunecie skierowanej na Jowisza, jest tylko grubą na 4000 km warstwą chmur ze swym najbardziej charakterystycznym tworem, wielką czerwoną plamą. Po raz pierwszy zaobserwował ją w 1665 roku francuski astronom Giovanni Cassini. Jej imponujące rozmiary mogą przyprawić o zawrót głowy każdego, kto uświadomi sobie, że ta nieustająca burza obejmuje obszar dwukrotnie większy od średnicy Ziemi. Co więcej, przemieszcza się ona wzdłuż równika planety, obiegając ją wokół. Sprzyjają temu zapewne wiejące w atmosferze Jowisza wiatry, których prędkość dochodzi do 600 km na godzinę. Pod tą grubą warstwą chmur, na głębokości około 40 tysięcy km, istnieje prawdopodobnie stałe jądro planety. Nie znamy jednak jego składu chemicznego ani parametrów fizycznych. Istnieją hipotezy, że zbudowane jest ono z zestalonego wodoru, skał lub węgla. Biorąc pod uwagę, że na tej głębokości ciśnienie wynosi około 700 tysięcy megapaskali, a temperatura 30 tysięcy kelwinów, trzeba sobie uświadomić, iż w takich warunkach wodór nabiera cech metalu, natomiast węgiel zmienia się w diament. Czy ktoś może sobie wyobrazić diament trzykrotnie większy od Ziemi? Wokół Jowisza rozpościera się pierścień, który jednak nie jest tak okazały jak najsłynniejsze pierścienie w naszym układzie planetarnym należące do Saturna. Pierścień Jowisza to w zasadzie kilka mniejszych pierścionków, których łączna szerokość wynosi 6000 km. Zostały one odkryte niezależnie przez dwie ekipy naukowców 26 stycznia i 15 lutego 1979 roku. Jowisz wytwarza bardzo silne pole magnetyczne. Jest on również swoistym odkurzaczem Układu Słonecznego, ponieważ jest on największą planetą. Jego oddziaływanie grawitacyjne na otaczającą przestrzeń jest równie duże. Z tego powodu wszelkie planetoidy lub komety, które znajdą się w zasięgu macek grawitacji planety, muszą niechybnie się z nią zderzyć. Dzięki temu wiele z tych kosmicznych śmieci nie dociera na przykład na Ziemię i możemy spać o wiele spokojniej niż w przypadku, gdyby w Układzie Słonecznym nie było tak masywnej planety. Szczególnie spektakularnym potwierdzeniem tej tezy było zderzenie, jakiemu uległ Jowisz 17 maja 1994 roku. Zmierzająca w kierunku Słońca kometa Shoemaker-Levy 9 dostała się w pole grawitacyjne olbrzyma i jej 21 kawałków, na które się rozpadła, uderzyło w różnych odstępach czasu w planetę. Większość kolizji zostawiała na powierzchni Jowisza blizny o średnicy równej średnicy Ziemi. Nie trudno sobie wyobrazić losy naszej planety po takim zderzeniu. Na koniec zajmijmy się określeniem gazowy olbrzym. Nazwa ta może być myląca. Dlaczego? Otóż Jowisz jest zbudowany w większości z wodoru, poddanego tak ogromnemu ciśnieniu, że staje się on ciekły i metaliczny. Pod tym wszystkim znajduje się skaliste jądro, wokół którego zbiera się wodór. Nazwa ta przyjęła się, bowiem wodór kojarzy nam się z gazem. Oczywiście na Ziemi w normalnych warunkach gazem jest, ale na Jowiszu nie do końca. Zatem trzeba zawsze uważać, stosując zwyczajowe określenia, bo nie zawsze mogą być w 100% zgodne z prawdą. Na Jowisza w lipcu 2016 roku powinna dotrzeć amerykańska sonda Juno.
Misja poświęcona jest badaniom składu i struktury atmosfery, pomiarom pola magnetycznego, pola grawitacyjnego oraz magnetosfery Jowisza. Koniec misji planowany jest na październik 2017 roku. Jowisz posiada 67 naturalnych satelit. Jest wśród nich największy w Układzie Słonecznym, czyli Ganymedes.